Siemanko, ja właśnie wstałam i pomyślałam sobie tak, że jest w końcu taki dzień, gdzie większość czasu na pewno będę w domu i że nic nie robię, totalnie. Także może zacznijmy sobie pierwszego na tym kanale 24-godzinnego reading vloga. Na ten vlog jakby nie mam zbyt dużych planów, bo na pewno mam tutaj przygotowane dwie książki. Trzeciej nie liczę, bo już muszę ją skończyć, a zostało mi tylko tyle. Więc teoretycznie jakby na pewno ją skończę za chwilę, ale nie liczę jej jako przeczytam, chociaż w sumie powinnam. Więc plan jest taki, że chcę skończyć właśnie Tajemnice Rezydencji Chimneys, czyli książkę, która jak na razie niezmiernie mi się podoba. Ja bardzo dawno nie czytałam Agaty Christie, więc zdążyłam zapomnieć w sumie, jak wygląda taka klasyczna forma kryminału. I powiem Wam szczerze, że bawię się dobrze. To jest też książka, w której nie mamy ani Panny Marple, ani Herkulesa Poirot. Jest za to Inspektor Battle ze Scotland Yardu i no tyle. Więcej Wam opowiem pewnie później, jak już książkę skończę, ale właśnie chciałabym Wam powiedzieć, że ona jest moim pierwszym planem na ten maraton. Drugą książką jest też coś, co leżało na moich półkach już bardzo, bardzo długo i po co w końcu też chcę sięgnąć, czyli po Małe Kobietki. Ja się tyle nasłuchałam o tej książce, że ona jest tak wspaniała, tak cudowna i w ogóle super, że chcę ją w końcu przeczytać. Mam nadzieję, że to się uda, bo ona ma jakieś chyba 500 stron około. Zaraz Wam powiem, ile ona ma dokładnie stron. 460. Więc to też nie jest, nie ma tragedii, bo ona jest tak napisana takimi... w taki sposób, że to się czyta całkiem spoko, bo są bardzo duże marginesy. Rzeczywiście się będzie czytać całkiem spoko. I jeżeli uda mi się skończyć te dwie książki, bo jeszcze mam w planach audiobooka tego, jeżeli będę miał zły dzień, ktoś dziś umrze, coś takiego. On był polecany przez Zuzę i stwierdziłam, że te reportaże takie medyczne dla mnie są całkiem spoko, więc i temat mnie mega zainteresował, ogólnie rzecz biorąc, więc stwierdziłam, że to chętnie przesłucham. On ma jakieś tam na przyspieszeniu półtora, jakieś 4 godziny na właśnie Storytelu, więc myślę, że dam radę. Troszkę się rozpadało. Tak troszeczkę. No i jest burza. Siemka. Przychodzę z update'em. Mamy godzinę 17:30. Na pewno tego nie widzicie, ale nieważne. Ja już jakiś czas temu skończyłam czytać Tajemnice Rezydencji Chimneys i powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zaszokowana, że ta książka, że o niej nie słyszałam wcześniej. Może tak. Czekajcie, usunę Wam wino. O. Jestem zszokowana, że nie słyszałam o tej książce wcześniej, bo mówię, tak jak Wam powiedziałam już chyba wcześniej w tym poprzednim klipie, jest to bardzo fajna historia, w której mamy nie tylko jakby zagadkę morderstwa, ale również jest taki motyw polityczny, bym powiedziała, bo mamy tutaj właśnie motyw Czechosłowakii, której władca wraz z żoną zostają zamordowani i gdzie rusza właśnie taki wyścig o tron, bądź też o prezydenturę tego kraju. Głównym takim założeniem, powiedzmy, jest to, że pewien Czechosłowak, ja nie pamiętam dokładnie, kim on był, w sensie nie pamiętam, nie wiem dokładnie, jak mam go wytłumaczyć, kim on był. Jest on znaną postacią na całym świecie, spisał pamiętniki i osoby, które starają się o ten tron, obawiają się, że on w tych pamiętnikach po prostu wrzucił wszystkie brudy dotyczące właśnie polityków. No i ogólnie rzecz biorąc, nasz
główny bohater, który pojawia się znikąd, bo on przyjeżdża z Afryki i tutaj mamy w pierwszym rozdziale tak naprawdę napisane, jak on się tam pojawia, kim on tak naprawdę jest i dlaczego on pojawia się w Anglii. Próbuje rozwiązać właśnie tajemnicę morderstwa, które ma miejsce właśnie w rezydencji Chimneys i które w jakiś sposób jest związane właśnie z tym wyścigiem o ten tron. Tak to bym wytłumaczyła. To nie jest zbyt łatwe, bo na tylu stronach, których jest 290 około, jest naprawdę trochę wątków i trochę bohaterów. Jeżeli czytaliście wcześniej jakieś powieści Agaty Christie, to pewnie dobrze wiecie, że ona po prostu lubi wrzucać dużo bohaterów i często dowiadujecie się o nich, kiedy po prostu się o nich mówi i dopiero później dowiadujecie się, kim są. I tak samo było w tej książce, mimo wszystko mi się ona bardzo podobała. Cieszę się, że w końcu sięgnęłam po kolejną Agatę Christie, bo naprawdę bardzo dawno tego nie robiłam, a ta jakby dorosła do oczekiwań, jakie miałam wobec niej, więc bardzo się cieszę. Ale jako, że skończyłam ją już jakiś czas temu, bo skończyłam ją około godziny 12, to sięgnęłam już po drugą książkę, którą miałam czytać, czyli po Małe Kobietki. Jestem aktualnie na stronie 167, czyli na rozdziale 9. I powiem Wam szczerze, że jak na razie ja tą książką jestem zauroczona. Nie wiem, czy uda mi się ją całą przeczytać, bo aktualnie zbieram się i wychodzę z domu, więc nie wiem, czy za bardzo dam radę, no bo nie wiem, o której wrócę. A maraton trwa do godziny 9, 10. Ale na razie jestem mega zauroczona tą książką. Jakby wszystkie dziewczyny, które tutaj mamy, czyli Beth, Amy, Meg oraz właśnie Joe, bardzo mi się podoba. Każda jakoś potrafi mnie do siebie przyciągnąć. Jestem też po prostu zakochana w panu Lorencie, czyli ich sąsiedzie. Jakby uwielbiam tego człowieka. I o matko, jak to się dobrze czyta. Powiem Wam szczerze, że ja teraz właśnie mam taki okres, że chętnie mi sięgała po klasyki i jakby stwierdziłam, że ta książka będzie właśnie dobrym tego typu przykładem na właśnie książkę, po którą bym chciała sięgnąć, bo stwierdziłam, że ona będzie pewnie napisana właśnie w taki lekki, fajny sposób i wahałam się, czy nie sięgnąć też po Emmę. Możliwe, że po nią sięgnę, bo w sumie jakby opis tej książki też mnie do siebie przyciąga, ale jak na razie zaczęłam od tej i naprawdę bardzo mi się podoba. Na pewno będę Wam dawać znać jeszcze, co o niej sądzę, jak ją skończę i jak będę już dalej troszeczkę w czytaniu tej książki, ale na razie jestem jak najbardziej na tak. Ostatnio też na Instagramie wrzuciłam Wam ankietę, czy chcielibyście zobaczyć w jakimś vlogu, jak ja szykuję sobie bullet journal. I zdecydowana większość z Was powiedziała, że tak, że chętnie, więc postanowiłam Wam zawrzeć ten właśnie klip tutaj, bo dzisiaj sobie też zrobiłam właśnie journal i stwierdziłam, że to będzie fajny dodatek do tego vloga. Nie sugerujcie się tym, że tak wygląda każdy mój miesiąc, bo to jest mój miesiąc urlopowy, gdzie ja praktycznie pół miesiąca spędzam na urlopie, więc też nie będę planować tego miesiąca jakoś super. To w większości to są takie, powiedzmy, że pamiętnikowe rzeczy, jakieś tam, wiecie, rzeczy na temat urlopu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak nie wygląda mój plan jakby na miesiąc normalnie, ale stwierdziłam, że pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda ten proces, także tutaj Wam wstawię klip na pewno, a Wy dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć jeszcze następnym razem, czy mam sobie dać spokój, jak Wam się to podoba i tak dalej, a jeżeli byście chcieli zobaczyć, to w jakiej formie najbardziej by to Wam pasowało. Ja już się zbieram, widzimy się w kolejnym klipie i będę Wam na pewno mówić więcej o Małych Kobietkach. Siemka, to edytująca filmik ja. Chciałam tylko powiedzieć, że to planowanie bullet journalu nie było planowane dzisiaj, w sensie dzisiaj jako w tym vlogu. To było zrobione parę dni temu, ale postanowiłam, że wkleję tutaj ten właśnie fragment, żeby Wam pokazać, jak planuję miesiąc, bo po prostu reading vlog kolejny pojawi się dużo później w miesiącu. Takie małe wyjaśnienie i już wraca tamta do czynnika.
siemka. Ja niedawno wstałam i będę się brała, już się wzięłam w sumie, za czytanie Małych Kobietek. Jest godzina 9, więc została mi godzina i zostało mi 100 stron do końca, więc wydaje mi się, że mi się uda. Nie przeczytałam więcej książek, jakby niż te dwie, o których wiecie. Zaczęłam ten audiobook, tu wam wstawię zdjęcie. Jeżeli będę miał zły dzień, ktoś dziś umrze i przesłuchałam jakieś godzinę, nie wiem, 20 na przyspieszeniu, ten 1,75, więc zostało mi chyba 2,5 godziny, także no nie przeczytam tego do końca, ale na pewno jestem na tyle zainteresowana i na tyle mnie wciągnęło, że chętnie go skończę już po prostu tak sobie poza tym vlogiem. I na pewno we wrap-upie matko, we wrap-upie z tego miesiąca na pewno się dowiecie, co o tej książce sądzę. No a ja sobie czytam, mam sobie kawkę w swoim kubeczku z doktora Hu, więc widzimy się później. Siemanko. Mamy godzinę, chwilę po 10:00 i skończyłam. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to wybaczcie mi, ale to są jakieś dziwne remonty w koło wszędzie i po prostu co chwilę jest jakieś wiercenie, jakieś rzężenie i w ogóle wszystkiego tego typu rzeczy. Wybaczcie, nie jest to jakby moją winą, ale nie o tym. Tak jak widzieliście, czytałam właśnie Małe Kobietki i powiem wam tak. To jest jedna książka, którą przeczytałam jakby w całości podczas tego 24-godzinnego czytania, ale cieszę się, że właśnie ją wybrałam, bo ja byłam ją całkowicie pochłonięta i jeżeli czytałabym co innego, to myślę, że tak bardzo by mnie nie wciągnęło, ani tak bardzo by mnie nie zainteresowało, bo ta książka okazała się tak urocza i nie wiem nawet, jak mam to wytłumaczyć bardzo często, bo tu się w dużej mierze też czasami nic nie działo. A mimo to ja po prostu czytałam to, bo jakby charyzma dziewczyn jest cudowna. Ale od początku. W Małych Kobietkach mamy historię czterech sióstr. Czy tam zacznijmy od najstarszej, czyli Meg, Jo, Beth i Amy. I one mieszkają z matką. Mieszkają z matką, bo ich ojciec walczy w wojnie secesyjnej i nie ma go praktycznie cały czas w domu. I to jest tak naprawdę wszystko, co ja wiedziałam o tej historii, kiedy zaczynałam ją czytać. I tyle mi wystarczyło, bo wiedziałam, że jakby jeżeli ona jest aż tak popularna i jeżeli tyle osób ją czyta, to coś w tym musi być. I okazuje się, że to, co wygrywa w tej książce, to są po prostu główne bohaterki, bo te cztery siostry i ich relacje, to jest po prostu coś pięknego. I tak jak do tej pory myślałam, że Małe Kobietki to będzie coś, co okej, może mi się spodobać. Tak nie wiedziałam, że to mnie tak bardzo wciągnie, jak właśnie wciągnęło. Nie wiedziałam, że będę tak naprawdę kibicowała każdej z tych sióstr. I no kurczę, jestem mega, mega zaskoczona, ale tak bardzo pozytywnie, bo ta książka wdarła się do mojego serca przypadkiem. Czekała na tej półce bardzo długo, aż po nią sięgnę, a jak w końcu sięgnęłam, to ja już chcę sięgnąć po Dobre Żony, które już tutaj mam. Chcę skończyć inną książkę przed nimi, ale o matko kochana, jak ja bym chciała to już przeczytać, bo zakochałam się w tej pierwszej części. Dosłownie się zakochałam. Cieszę się, że ją przeczytałam w jeden dzień i jeszcze podczas urlopu, bo normalnie nie miałabym tyle czasu, żeby po prostu przysiąść i ją przeczytać. A wydaje mi się, że to jest właśnie taka idealna historia na to, żeby po prostu usiąść sobie i ją przeczytać na raz, żeby zająć się tylko nią i niczym więcej, bo ona przejmuje człowieka całkowicie, mimo że tak jak mówiłam, chyba. Tu mamy historię po prostu sióstr i ich takiego codziennego życia, jakby dorastania i tego, jakie są w ogóle relacje między nimi, jak one sobie radzą z ojcem na wojnie i tak dalej. I to wszystko w tej książce jest przedstawione cudownie. Napisane to też jest takim sposobem, że bardzo przyjemnie się to czyta. Te ilustracje, które są tutaj, bardzo często są takie przeurocze, prześmieszne. Bardzo ładne są te ilustracje. I wiem, że wiele osób narzeka, że to jest niby wydanie ilustrowane, a tych ilustracji jest mało. Albo one są niewielkie. No okej, okay, one nie są może takie ilustrowane wydanie jak na przykład Harry Potter, że tam większość to jest po prostu, to są jakieś grafiki. Nie, ale to są takie piękne dodatki,
które w tej historii jakby myślę, że to idealnie pasuje, bo jakbyśmy to mieli całkowicie zilustrowane, to myślę, że to tej historii by nie dodawało tyle uroku i mi się to osobiście bardzo podobało. Więc mój stosunek do małych kobietek, ja zakochałam się. Jestem w szoku, bo jakby wiem, że bardzo dużo osób wychwalało tą książkę i mówiło, że jest cudowna, wspaniała i w ogóle ach, och, i w ogóle ojejku. I ja się dołączam, ja się muszę dołączyć. Nie spodziewałam się tego, wiedziałam, że książka mi się spodoba, ale nie wiedziałam, że aż tak. Także jak najbardziej mogę Wam polecić. Wiem, że prawdopodobnie ciężko mi jest tutaj sklecić jakiekolwiek takie logiczne wypowiedzi, ale no jestem świeżo po przeczytaniu tej książki i to, co muszę też powiedzieć, bo ona czasami, szczególnie kiedy była mowa o najmłodszej siostrze, o siostrze, która się nazywa Amy, bardzo mi ta dziewczynka przypominała Anię z Zielonego Wzgórza, ale takim dużo mniej przerysowany sposób. Jakby według mnie Ania jest taka, wiecie, ona jest zbyt romantyczna, ona jest zbyt niegrzeczna albo zbyt grzeczna, ona jest albo zbyt urocza, albo zbyt coś tam. I w ogóle dla mnie Ania jest zbyt. Jakby za dużo jest tam wszystkiego w tej Ani, a tu było to tak ładnie wyważone i to nie było w ogóle jakby przesadzone w żadnej siostry, jakby one miały każde swoją jakąś tam charakterystyczną cechę, ale ona nie była taka przesadzona i było widać, że oni ich jakby nawet miłość do rodziców czy miłość do sióstr jest w stanie przeważyć chęć na przykład do zabawy, jak w przypadku Joe, że ona już przestała być taką właśnie chłopczycą i tak dalej, i tak dalej. I to było tak właśnie idealnie wyważone, idealnie zrobione i nie było to właśnie tak bardzo przesłodzone, nie było tam tego za dużo, to było myślę właśnie idealne i to mi się bardzo podobało, bo głównie dlatego przestałam czytać Anię, że dla mnie było tego za dużo i Ania była po prostu przesadzona totalnie. I to jest wszystko. Jeżeli czekaliście na jakąś merytoryczną opinię na temat tej książki, to podejrzewam, że pojawi się ona we wrap-upie, jak już po prostu sobie będę miała więcej czasu na przemyślenia o tej książce. Możliwe, że do tego czasu przeczytam Dobre Żony. Nie wykluczam tego, ale na razie to jest tyle. Ja jestem zauroczona, pokochałam tą książkę, bardzo się cieszę, że ją przeczytałam i czekajcie. I tak jak w przypadku właśnie Tajemnicy Rezydencji Chimneys, jestem mile zaskoczona, bo po żadnej z tych książek nie spodziewałam się czegoś specjalnego, czegoś super, ani nic takiego. I tak jak w tym przypadku wiedziałam, do czego jest zdolna Agatha Christie, bo już po prostu mnóstwo książek jej przeczytałam, tylko po prostu zapomniałam wszystkich tych takich schematów, formatów i tak dalej, i tak dalej. Tak w przypadku tej książki po prostu miałam ochotę na jakąś fajną klasykę i stwierdziłam, że ta książka będzie idealna i taka się okazała. Także ten vlog czytelniczy okazał się naprawdę bardzo dobry, bo i ta książka mnie zaskoczyła i w ogóle jeżeli czytacie ją, jeżeli będziecie chcieli ją przeczytać, to powiem Wam szczerze, że zakończenie tej książki jakby mnie zaskoczyło. Kolejne zaskoczenie, ja to jest vlog zaskoczeń. Także tego. Ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj się nie zraziliście do mnie przez tą moją mało logiczną wypowiedź na temat kobietek, ale bardzo się cieszę, że przeczytałam obie te książki. Jeżeli jesteście tutaj ze mną od jakiegoś czasu, no to hej, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to bardzo Was do tego zapraszam. My się widzimy w kolejnym filmiku. Pa!